Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami w nowym holu, jesiennym holu i pokażę Wam nabytki z ostatnich tygodni. Jeśli śledzicie mnie regularnie, to też doskonale o tym wiecie, jaki mam styl. Ja uwielbiam wygodę i lubię też takie rzeczy, w których tak naprawdę mogę na co dzień gdzieś biegać, latać, przesiadywać w domu, nie muszę się jakoś specjalnie stroić, przebierać itd. Czyli spodnie, dżinsy, trampki, swetry i t-shirty. No i tych ostatnich w mojej szafie nie może zabraknąć. I jak wiecie, latem stawiam na białe t-shirty z jakimiś fajnymi nadrukami kolorowymi, mocnych barwach, czasami neonowych. Tak też jesienią wolę t-shirty w bardziej stonowanych odcieniach, szarościach, brązach, beżach, zieleni, czasami pomarańczu. I uważam, że t-shirty to jest coś, co można bardzo fajnie komponować z kardiganem czy z jakimś swetrem, albo zarzucić na sam t-shirt ramoneskę, kiedy jeszcze mamy takie cieplejsze jesienne dni. Także widzicie, u mnie tych t-shirtów nie może zabraknąć. No i ostatnio pojawiły się trzy. Pierwszy, ten, który widzicie dzisiaj mam na sobie, t-shirt z Zary. Krótki rękawek, bawełna, taki beżowo-szary odcień z nadrukiem w typowo jesiennych barwach. Mamy tutaj kobietę, pomarańcze, zielenie, żółć, czerwień. Wszystko bardzo fajnie się komponuje. Mam też na sobie kardigan, o którym zaraz Wam opowiem. I widzicie, t-shirt jest nadal dostępny w Zarze. W ogóle jest bardzo dużo w tej chwili fajnych takich jesiennych t-shirtów. I teraz pokażę Wam kolejne dwa, ale już tym razem z Reserved. No właśnie, muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o Reserved, to oferta mnie bardzo zaskoczyła. Zastanawiałam się, które t-shirty wybrać, bo wybór jest ogromny. Nie dość, że mamy białe z bardzo fajnymi jesiennymi nadrukami, to mamy też dużo czarnych koszulek. Ja zdecydowałam się na dwie wersje. Jedna ma taki standardowy rękawek, a druga ma nieco krótszy. Jak widzicie, tutaj mam taki odcień. Ja bym powiedziała, że to nawet nie jest kaki, tylko takie połączenie szarości z zielenią. Nadruk złoty na białym, chociaż tutaj w kamerze on może się wydawać srebrny, ale to dlatego, że tak jak mówię, mamy biały nadruk, dosyć wypukły i na nim złoto. Bardzo fajnie nosi się ten t-shirt, ja mam w rozmiarze S, prałam go już wielokrotnie, nic się z nim nie dzieje i pomyślałam sobie o nim, jeśli chodzi o połączenie z moją torebką Pinko. Chodzi mi o tę torebkę z ostatniej kolekcji, już Wam wielokrotnie ją pokazywałam. Bardzo fajnie się ze sobą komponują, właśnie t-shirt, jakiś gruby sweter, ramoneska, ta torebka, super sprawa, a drugi t-shirt wygląda w ten sposób, czyli mamy brązowy, też ze złotym nadrukiem. Tutaj jest na tym nadruku nieco brązów, takich ciemniejszych, złota, rudego odcienia. Bardzo fajnie to wygląda, chociaż powiem Wam, że ten nadruk kojarzy mi się troszkę z takim stylem indyjskim. Na pewno wiecie, o co chodzi, te sklepy takie indyjskie. Coś w ten deseń. To też jest rozmiar S i tak jak widzicie, tutaj rękawek jest nieco krótszy, podwinięty. Bardzo fajnie mi się je nosi, pierze bez żadnych problemów. One są też z takiego cienkiego materiału. To tutaj muszę Wam zaznaczyć, że to nie jest taka gruba bawełna. Ten jest zdecydowanie cieńszy niż ten, jakbyście chciały sobie zamówić te koszulki przez internet. Ja bym powiedziała, że ten brązowy przypomina materiałem właśnie tę koszulkę z Zary. No ale cena 39 zł, 29 zł za koszulki jest naprawdę dobra, jeśli szukacie czegoś na taki jeden sezon, bo to nie są t-shirty, które posłużą Wam na lata, ale właśnie na jeden sezon jesienno-zimowy, to rozejrzyjcie się w Reserved, bo naprawdę można znaleźć bardzo fajne perełki w najnowszej kolekcji. Teraz pokażę Wam mój najdroższy zakup, a będzie to sukienka. Sukienka z mojito, która bym powiedziała wchodzi tak mniej więcej w połowę uda, troszeczkę bardziej za kolano. Sukienka z długim rękawem, który tutaj ma też ściągacz. Bardzo fajnie jest zrobiona, bo warstwowo, zobaczcie, mamy tutaj
kilka warstw, halkę pod spodem, co też jest bardzo ważne. Góra też jest z halką pod spodem, zapinana na guziczek z tyłu, na stójce, ale popatrzcie na te przepiękne jesienne kolory. I właśnie dlatego zdecydowałam się na tę sukienkę, bo urzekły mnie te kolory, to połączenie tych liści, kwiatów, troszkę romantyzmu, troszkę takiego właśnie jesiennego klimatu. Sukienka, która fantastycznie wygląda do krótkiego kożuszka i grubych rajstop, więc będzie idealna na zimę. Ale teraz super połączenie z grubym swetrem, botki, coś wspaniałego. No tak jak mówię, ta sukienka była najdroższa, bo ona kosztowała około 180 zł, ale warto było, bo ja czuję się w niej bardzo dobrze. Te odcienie też fajnie wyglądają, zobaczcie, nawet w połączeniu z moją dzisiejszą pomadką. Przepiękna. I tutaj też zaznaczę, że jeśli chodzi o mojito, to znajdziecie na jesień ogromny wybór sukienek w różnych odcieniach, w różnych fasonach. Są też dłuższe niż ta. Nie wiem, czy pamiętacie, ja w zeszłym roku kupiłam też taką zieloną sukienkę z mojito, która była zdecydowanie dłuższa, ale bardzo podobna. No też różniła się kolorem, ale jeśli chodzi o sam materiał, o wykonanie, o fason, bardzo przypomina tę sukienkę. No na pewno zobaczycie mnie w jakichś stylizacjach na moim Instagramie, ale cieszę się z tego zakupu i cieszę się, że w mojej szafie znalazła się taka piękna jesienna sukienka. A skoro jesteśmy przy tych romantycznych deseniach i romantycznych stylizacjach, to pokażę Wam coś, co też już mogliście widzieć tutaj na moim kanale. Bluzka. Bluzka z Zary, która wywołała u Was wow. Zresztą też jak pokazałam ją pierwszy raz na moim Instastory, to bardzo dużo dziewczyn pytało, co to za bluzka, gdzie ją można dostać, czy ona jest jeszcze dostępna. Otóż tak, to jest Zara. Bluzka, która jest cieniutka, szeroka. O, zobaczcie, ja mam rozmiar S, ale ona jest tutaj naprawdę szeroka. Nie ma żadnej podszewki, więc jest prześwitująca i trzeba założyć pod nią jakąś koszulkę. Bardzo ciekawy rękaw, takie bufki, ja bym powiedziała. Tutaj co prawda nie ma żadnego ściągacza, ale zobaczcie, tutaj mamy i tutaj też mamy. Poza tym, a przy stójce ta bluzeczka jest też tak bardzo fajnie tutaj upięta, ściągnięta i też daje Wam taki fajny efekt wykończenia na ramionach. Wygląda to super. Stójka i z tyłu rozcięcie, zapięcie na dwa małe guziczki. Ja w tej bluzce się zakochałam, jak tylko zobaczyłam ją na manekinie w Zarze i powiedziałam, oho, to będzie coś, co muszę sobie kupić. Bo to też jest taka bluzka, która będzie pasowała praktycznie do wszystkiego, bo możecie ją założyć do jeansów, do bardziej eleganckich spodni, do spódnicy, pod gruby sweter, albo też w połączeniu z na przykład jakimś płaszczykiem, ramoneską, super sprawa. Odcień przepiękny, będzie bardzo ładnie wyglądał, jeśli chodzi o brunetki, ale myślę, że też o blondynki. Także kolejny zakup z Zary i tak naprawdę powiem Wam, że to jest ostatni zakup z Zary, który zrobiłam, czyli ta koszulka, którą mam dzisiaj na sobie i ta piękna bluzeczka. Wspomniałam Wam już o tym, że raczej należy do osób, które wolą chodzić w spodniach. Sukienki raz na jakiś czas, spódnice raz na jakiś czas, ale wspomniałam Wam też o tym, że w Reserved można znaleźć niesamowite perełki. No i zobaczcie, co znalazłam. Przepiękną spódnicę, długą, plisowaną. To nie jest spódnica maxi, to raczej bym powiedziała jest spódnica midi. Tutaj ma gumeczkę z tyłu, chociaż jest zapinana na suwaczek z boku, więc z przodu prezentuje się w ten sposób. Ale patrzcie na ten przepiękny kolor. Materiał, który przypomina satynę, chociaż to jest taki grubszy materiał. Na pewno pamiętacie moje spódnice z lata, też plisowane, też z Reserved, żółtą i taką pastelową. No jak zobaczyłam tą spódnicę, to stwierdziłam, biorę, bo ona będzie świetnie wyglądała w jesiennych stylizacjach. Ale uwaga, muszę tutaj zaznaczyć pewną ważną sprawę. Otóż ja wzięłam rozmiar 36 i uważam, że jest on troszkę zaniżony. Tak, zaniżony. Dla mnie to jest rozmiar 38
i zrobiłam bardzo duży błąd, że nie przymierzyłam tej spódnicy w Rizert, jak ją kupowałam, bo stwierdziłam, no tak, te wcześniejsze spódnice, które kupowałam latem, były w rozmiarze 36 i idealnie na mnie pasowały. Tutaj niestety okazuje się, że 36 jest jak 38, więc jeśli będziecie sobie zamawiać przez internet, to proponuję Wam wcześniej przymierzyć mimo wszystko, bo może się okazać, że 36 będzie dobry, a może się okazać, że jednak jest za duży. Mimo wszystko ta spódnica ma przepiękny kolor i naprawdę wygląda cudownie. Teraz przejdziemy do swetrów, a w sumie tu pokażę Wam kardigan. Nawet dwa, bo jeden mam dzisiaj na sobie, a drugi, jak go pokazałam na Instagramie, też wywołał wow, co to i co to, gdzie można kupić. Chodzi mi oczywiście o ten oto piękny kardigan, bardzo powiedziałabym nietypowy. Zamówiłam go sobie na stronie sklepu So Italian i wy już wiecie, że w tym sklepie można znaleźć naprawdę bardzo ciekawe, fajne rzeczy, a oferta swetrów, która się tam pojawiła, jest niesamowita. I ja jak zobaczyłam ten kardigan, słuchajcie, to jeszcze było chyba w lipcu, albo pod koniec lipca, czy jakoś na początku sierpnia. I mówię, wow, muszę go mieć. Niestety, momentalnie on się sprzedał i był dostępny tylko w tym jednym takim kremowym kolorze. No dobra, no to czekam. Później znowu się pojawił w ofercie. Marka, w ogóle Boutique So Italian, dała znać na Instagramie, że znowu wrócił do oferty i znowu nie zdążyłam. Po prostu on się sprzedawał jak świeże bułeczki. I za trzecim razem dopiero udało mi się go kupić, ale to już było tak, że siedziałam przed komputerem i czekałam na godzinę zero, a w sumie to na godzinę 20 w niedzielę, bo to właśnie wtedy marka wrzuca nową kolekcję i kliknęłam od razu. Kupiłam go od razu, powiedziałam chcę, muszę go mieć w swojej kolekcji, bo ten kardigan jest przepiękny. On jest długi, nie ma żadnych guziczków, nie ma żadnego paska, jest dosyć szeroki i jest też uniwersalny, więc będzie dobrze wyglądał praktycznie na każdej z Was, jeśli chodzi o rozmiar, SK, MK, LK, na XSC może być trochę za duży. Teraz w ofercie marki Boutique So Italian pojawił się też w wersji czarnej i jest też w wersji takiej różowej, ale powiedziałabym nieco takiego brudnego różu. Też wygląda przepięknie i gdyby on był w odcieniu brązu, to bym kupiła jeszcze jeden. Przysięgam. Jestem w nim zakochana. Już go prałam, nic się nie robi. Te nitki z niego tutaj po bokach nie wychodzą. Wygląda obłędnie. I na zakończenie kardigan z hendem. Ten, który przed chwilą miałam na sobie, ale specjalnie zdjęłam go, żeby Wam dokładnie pokazać, o co chodzi. To jest bardzo prosty, brązowy kardigan. Nie ma żadnych udziwnień, nie ma żadnych guzików, żadnego paska, absolutnie nic. Jest on długi, ale charakteryzuje się tym, że ma bardzo ciekawy rękaw. Taki, o widzicie, szeroki na ściągaczu. Ja go wzięłam w rozmiarze S, nie przepraszam, w rozmiarze XS. Z tego względu, że właśnie już widząc go na wieszaku, stwierdziłam, że jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki i wezmę jednak ten rozmiar XS, a co się okazuje, nadal jest szeroki. Więc zwróćcie na to uwagę, jeśli będziecie chciały sobie taki kardigan kupić. Urzekł mnie jego kolor i właśnie ta prostota, ale nie byłabym sobą, gdybym coś przy nim nie pokombinowała. Właśnie dlatego zdjęłam ten sweter, żeby Wam pokazać. Od razu jak go zobaczyłam, to stwierdziłam, on będzie wyglądał pięknie ze złotem i ze złotymi guzikami. Poleciałam do pasmanterii i kupiłam takie złote guziczki w dwóch rozmiarach, które przyszyłam z każdej strony tego swetra. O, zobaczcie, na dole. No i teraz to on wygląda wystrzałowo. Bardzo dobry pomysł wpadł mi do głowy, chociaż na początku chciałam przyszyć sobie te guziki od góry, i też myślałam na tym, żeby przyszyć je tutaj na rękawie, ale jak już przymierzyłam sweter, to stwierdziłam, że nie, bo ten rękaw jest tak szeroki, że te guziki nie będą tutaj dobrze wyglądały. Jak przymierzyłam też guziki na górną część, to jakoś tak nie do końca mi one dobrze leżały, więc stwierdziłam, że ozdobię sobie nimi dół. No i co Wy na to? Sweter z H&M-u
który jest nieco bardziej oryginalny i nie wiem, czy znajdzie się ktoś, kto będzie miał taki sam sweter, bo nie wiem, czy dostaniecie takie same guziki. Chciałabym to powiedzieć, ale mam nadzieję, że będzie to dla Was jakaś inspiracja, żeby też troszeczkę zmienić taki zwykły, prosty sweter, który naprawdę może się fajnie komponować. No i tak jak wspomniałam, jego kolor jest przepiękny, a ja nie miałam jeszcze u siebie w mojej kolekcji swetrów w szafie żadnego kardiganu właśnie w takim odcieniu i pomyślałam o nim z myślą o moich t-shirtach, ale też między innymi o tej sukience, którą wam pokazałam z Mojito, czy w połączeniu ze spódnicą. I ostatnia rzecz, na którą trafiłam i też chciałam wam powiedzieć o tym, to są skarpetki w H&M-ie. Bo teraz jest taka akcja, że jak kupicie, wybierzecie sobie trzy skarpetki, trzy pary, to płacicie za dwie. I dlatego właśnie chciałam wam o tym powiedzieć, bo jest dosyć fajny wybór takich właśnie jesiennych. Ja sobie wzięłam, jak widzicie, w Pepitkę takie brązowo-szare z napisem Love i w serduszka. To są takie skarpetki, które są wyższe, jeśli chodzi o tą całą tutaj naszą nogawkę i one są za niecałe 10 zł. Więc tak naprawdę bierzecie 3, płacicie za 2. Myślę, że się opłaca. Nie wiem, jak długo będzie ta oferta, ta promocja trwała, więc sprawdzajcie. I powiem wam jeszcze, że podobno w tym okresie jesienno-zimowym bardzo modne będą podkolanówki, czyli znowu wracają do łask skarpetki i podkolanówki, które będą wystawały nam poza buty i w H&M-ie znajdziecie bardzo fajne takie grube podkolanówki z wzorem warkocz, przepiękne i w całkiem dobrej cenie. Także jeśli czegoś takiego szukacie, to się już rozglądajcie. Nie wiem co prawda, czy Calzedonia już wprowadziła takie właśnie jesienne, grube rajstopy, skarpety, podkolanówki, ale myślę, że też już powinny zacząć się one pojawiać, także też tam będę sprawdzać. A czy ja będę korzystać z tego trendu na podkolanówki? Powiem wam, że nie wiem. Podoba mi się opcja wystających skarpetek, co też już mogliście u mnie zobaczyć przy okazji jakichś moich outfitów gdzieś tam w filmach. Natomiast nie wiem, czy ja nie jestem trochę za stara na to, żeby nosić podkolanówki, chociaż lubię, jak wystają odrobinę, jeśli chodzi o kozaki. To też całkiem fajnie wygląda, nawet w połączeniu na grube rajstopy, kiedy mamy krótkie spodenki albo krótką spódniczkę, grube rajstopy, kozaki i wystającą odrobinę tę podkolanówkę. Dobrnęliśmy do końca tego dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że udało mi się dobrze przedstawić wam wszystkie rzeczy, które sobie kupiłam. A przypominam wam również o tym, że linki do tych rzeczy znajdziecie jak zawsze w opisie. Więc jeśli coś będziecie potrzebowały, czegoś będziecie szukały, albo ewentualnie coś was zainspirowało, to sprawdzajcie w opisie. Wystarczy go rozwinąć i tam wszystko dokładnie jest. Zapraszam was również na mój Instagram, bo tam najszybciej znajdziecie stylizację z nowymi rzeczami, które sobie kupuję i też możecie od razu podpytać, skąd dana rzecz jest, ewentualnie sprawdzać zdjęcia, które zawsze oznaczam, czyli macie też od razu informację, skąd dana rzecz pochodzi, z jakiego sklepu i możecie sobie sprawdzać. Tak jest chyba zdecydowanie najszybciej, jeśli chodzi o hole, no ale będę starała się kontynuować tę moją tradycję jeszcze do końca tego roku. Dajcie znać, czy film wam się podobał. No i oczywiście dziękuję za waszą uwagę. Widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!